W sobotnie południe w Książenicach doszło do pojedynku pierwszej grupy trzeciej ligi pomiędzy Legią 2 Warszawa a Olimpią Zambrów. Legia zajmowała przed tym meczem siódme miejsce w tabeli z zarokiem 17 punktów, natomiast Olimpia Zambrów zgromadziła 3 oczka mniej, no i zajmowała miejsce 10. W pierwszej połowie oglądaliśmy naprawdę wyrównane spotkanie, w którym obie drużyny starały się przeważać. Skończyła się pierwsza połowa wynikiem 0-1, gdyż w 30 minucie do siatki trafił Kamil Zalewski po rzucie rożnym i dość niefrasobliwym zachowaniu defensywy Legii. W drugiej połowie to gospodarze już przeważali. Gospodarze cierpliwie kreowali sobie sytuację. Oni w ataku pozycyjnym naprawdę długo rozgrywali, a Olimpia raczej czekała na swojej połowie, no i starała się bronić tego jednobramkowego prowadzenia. Julian Tadrowski w końcu w 80 minucie trafił do siatki fenomenalnym strzałem przewrotką. To była genialna bramka, którą zdobył po wrzucie z autu i przedłużeniu tej wrzutki głową przez jednego z kolegów. Chwilę później było już 2-1. Do siatki trafił napastnik Legii 2 Warszawa Rafał Maciejewski. No i w kilka minut legioniści potrafili całkowicie odwrócić losy tego meczu. Chwilę później na boisku pojawił się Dawid Dzięgielewski. No i on ustalił wynik tego meczu na 3-1, więc mimo że przez prawie cały mecz prowadziła Olimpia, to jednak w samej końcówce Legia zdobyła 3 gole i odniosła 5. zwycięstwo w tym sezonie trzeciej ligi. Jednocześnie było to ich 3. zwycięstwo z rzędu w Książenicach na własnym boisku. No i dobra rehabilitacja po zeszłotygodniowej porażce w Białobrzegach, gdzie Legia przegrała 0-1 z miejscową Pilicą. Trener gospodarzy Piotr Jacek może być zadowolony z postawy swoich podopiecznych, bo mimo że mecz długimi fragmentami nie układał się dla Legii, no to jednak ostatecznie młodzi zawodnicy warszawskiego klubu zdołali wywalczyć 3 punkty w pojedynku z Olimpią Zambrów.